Loża radiowa. A w studiu jest już nasz gość Adam Kępiński. Dzień dobry. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. I tu zawiesiłam głos, bo teraz zastanawiam się, od czego zacząć. Były poseł Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy przedsiębiorca po prostu? No chyba dłużej w życiu byłem przedsiębiorcą, a jeśli chodzi o polityczny rodowód, to w partii Palikota byłem krócej niż w SLD, przynajmniej sprawując mandat, a w SLD całe życie, choć ostatnio można powiedzieć, że niezwiązany. Ale wszystkie te elementy stanowią część pańskiego życiorysu, więc chyba wszystkie powinny być tutaj przypomniane, tym bardziej, że ostatnio właśnie został pan przypomniany w szerszej publiczności, jeśli tak można powiedzieć, opinii publicznej, za sprawą przeprosin. Może od tej sprawy zaczniemy, bo ona w tym sensie jest najbardziej aktualna, choć minęło 5 lat, więc no ale właśnie, Super Express w 2014 roku opublikował pańskie zdjęcie. W bieliźnie leży pan na posadzce w łazience. No i dzisiaj, po 5 latach, sąd nakazał opublikowanie przeprosin, więc spółka przeprasza za naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, prawa do prywatności i wizerunku, do którego doszło wskutek bezprawnej i niezgodnej z zasadami etyki dziennikarskiej publikacji zdjęcia, no i artykułów o prywatnej sferze życia pana Adama Kępińskiego. Czy to satysfakcjonuje po takim czasie? W sensie prawnym jest to zwieńczenie pewnej drogi, więc nic więcej nie da się uzyskać, jak w piątkowym wydaniu na okładce przeprosin tej treści. Szkoda tylko, że trwało to 5 lat. Do tego kosztowało mnóstwo pieniędzy, chociaż oprócz samych przeprosin, także spółka musiała na moją rzecz zapłacić zadośćuczynienie, więc no nigdy za późno, choć przyznam, że jestem rozczarowany generalnie samym wymiarem sprawiedliwości, bo sprawa była no bardzo prosta. To był jedna teczka akt czterech świadków, którzy się stawili w terminie. Nie wiem, jak zliczę czas procesowania na sali sądowej, to może to było 6 godzin, a trwało 5 lat. No ale rozumiem, więc, że były kolejne instancje pewnikiem. Tak, oczywiście. Najpierw był sąd okręgowy, później był sąd apelacyjny w Warszawie. No spółka zrobi wszystko, żeby nie zapłacić, aczkolwiek no wszystko, co mogłem, że tak powiem, wysądzić na moją rzecz, jest na moją korzyść w bardzo dobrze uzasadnionym wyroku. Czy to satysfakcjonuje? No cóż, przepraszano posła Kępińskiego, dzisiaj nie posła, nawet rzadko przebywam w kraju ostatnio, więc to są takie zwycięstwa pyrrusowe, można powiedzieć. Aczkolwiek bardzo przydatne na ewentualną przyszłość, dlatego że nikt nie powinien się odważyć na tego typu publikacje po raz kolejny, gdyż no, ten wyrok będzie zawsze działał. Tak, z drugiej strony, przepraszam, że wejdę ci w słowo, od razu, kiedy pojawiły się te przeprosiny na łamach Super Expressu, już w przestrzeni internetowej, czyli na Twitterze, Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny Super Expressu, napisał, pozwolę sobie na cytat, gdybyście mieli krwotok z nosa, to w te pędy połóżcie się na posadzce, najlepiej w hotelu sejmowym. Sąd uznał, że właśnie to robił poseł od Palikota, a potem SLD. Zdjęcie zamieszczam w celach edukacyjnych, zaznaczył i dodał skan tekstu, oczywiście teraz już z zamazanym nazwiskiem i twarzą. No i trudno, no to jest przestrzeń publiczna, to jest taka zabawa. To już jest folklor. Wie pani, nie ma chyba w przestrzeni medialnej, w wirtualnym świecie dzisiaj, że tak powiem, nie skażonych czymkolwiek w sensie wizerunkowym. Tworzy się memy coraz bardziej napastliwe, dolegliwe, łącznie z... No czym łatwiej się to produkuje, tym większą się ma fantazję. Uważam, że trudno, zostawmy to już, jakby mam, jak to powiedział mój wtedy przełożony premier Leszek Miller: Adam, masz szczepionkę polityki, jeżeli to przetrwasz, to możesz być silniejszy na przyszłość, tak to traktuję. No ale czy nie jest tak właśnie, że pomimo formalnego zakończenia sprawy, co zresztą właśnie dowiodła Agnieszka, cytując ten wpis twitterowy, że to się już na wieki wieków skleiło z panem i ten kontekst po prostu będzie zawsze wracał? Proszę pani, ani nie jestem chory, ani ułomny. Kto chce, ten ogląda. Jeżeli jest ciekawy lepszych ujęć, to być może się wymienimy kiedyś.
Proszę bardzo, jak to się nazywa ofensywnie, prawda? To, co do tego podchodzi. A do kolejnych... No ale po 5 latach, pani redaktor, no niech pani przyzna. Jest no, dystans, tak? To po pierwsze. Po drugie, no życie idzie naprzód i naprawdę wiele innych historii wydarzyło się na tą samą modłę innym ludziom i to już dzisiaj jest po prostu skurzona sytuacja. No to do tego życia bardziej aktualnego wrócimy po piosence. No właśnie, do polityki jeszcze wrócimy, bo od tego nie da się uciec, ale zapytajmy właśnie, gdzie dziś pan jest? I czy to ucieczka w takim razie, jeżeli już tak? No chyba po prostu intratny wyjazd. Ulokowałem się od ponad 2 lat w Szwecji, gdzie można powiedzieć, że poniekąd oswoiłem się ze społeczeństwem, nawet nauczyłem się w sposób podstawowy języka, doszlifowałem moje poprzednie 2. W Szwecji jest wstyd znać tylko 2 języki, powiem wprost. To już jest kraj, który tak międzynarodowy, gdzie po prostu angielski jest pierwszy, ewentualnie wschodni język, mam na myśli rosyjski, a ojczysty to jest 3. Od 4 zaczyna się wyższy poziom. Więc przebywam w Szwecji. Cóż, uczciwie pracuję, uczciwie zarabiam. Branża budowlana. Kieruję ludźmi na różnych projektach budów, więc no, z powodzeniem po prostu praktykuję zawód zbrojarza. A dlaczego tam i dlaczego za granicą? No przede wszystkim pracuje się za pieniądze. To świetne wciąż zarobki, o ile jest się legalnie, tak jak w moim przypadku, pracując w szwedzkiej firmie. Zwyczajnie, przyzwoicie wynagradzany człowiek za dobrą pracę. No poza tym to bardzo niedaleko, no prawie 20 samolotów dziennie lata do Szwecji, pływają promy. Trudno powiedzieć, że to aż zagranica. Samo Morze Bałtyckie, jak ktoś aż ma tak, wyobrażenie świat się świata. Ktoś ma wyobrażenie świata, to Morze Bałtyckie jest tak małe, że to właściwie... Czy to był nowy pomysł na życie potem, kiedy nie powiodło się w wyborach? Ja pamiętam tą sytuację, kiedy skończyłem mandat posła, kiedy wystartowałem w wyborach na senatora. Pamiętam wynik, blisko 4000 głosów na własny komitet startujący, znaczy właściwie to tylko i wyłącznie mój komitet na moje nazwisko. Pozdrawiam moich wyborców, nie zapomniałem o was, to cały czas czuję na plecach, to bardzo sobie poczytuję jako wielkie zwycięstwo. No a później zaczyna się proza życia, trzeba wrócić do realiów, do tego, że przez 4 lata uprawiało się politykę, nie pilnowało się własnej firmy, więc trzeba było zrobić porządki. No i te porządki tak właściwie trwały, a decyzja o wyjeździe była no, mocno ekonomiczna, powiem wprost. Ale później jeszcze po tych przegranych wyborach były jeszcze jedne wybory, w których pan próbował startować, wybory na szefa SLD. To prawda. I to zdaje się, że bezpośrednio po nich ten wyjazd nastąpił. Tak. Czyli to nie tak, że już pan myślał o tym wyjeździe, ale jeszcze chciał pan porządnie zawalczyć na tej polskiej scenie politycznej, stając w szranki między innymi z obecnym szefem SLD, czyli Włodzimierzem Czarzastym. Zdaje się, 10 was wtedy kandydowała na tak ten jest. Fotel. Znaczy to prawda, nie przypadkiem SLD wypadło z parlamentu. Na moich oczach znam poszczególne decyzje i ludzi, które je podejmowali. Cóż, no, krytykując, proponowałem mocne szarpnięcie cuglami SLD, że to po prostu nie zadziała, ten elektorat się kurczy. I chyba miałem rację, przyznam szczerze, jestem wciąż rozczarowany polityką obecnego szefa Włodzimierza Czarzastego, pod którego właściwie skrzydłami SLD się zwija. Dla mnie to jest... No dziś mają coraz lepsze wyniki jednak. No do parlamentarnych wyborów i do sondaży to jeszcze, to są powiedzmy takie prognostyki z tego, co widzę wśród mojego środowiska, z którym mam kontakt, z którym się nie rozstałem. Dzisiaj przecież media społecznościowe są ogólnodostępne, więc została garstka osób, to jest takie życie gwiazdy na etapie czerwonego karła, tak bym to powiedział. I no cóż, no, w moim zdaniem nie ma wciąż realnego pomysłu, tak zwany antypis i krytykowanie wszystkiego, to żaden pomysł w polityce. Tutaj trzeba wzbudzić emocje, pociągnąć ze sobą ludzi. Czyli pan ma ten tych pomysł? Nowych ludzi, a tych nowych ludzi po prostu w sojuszu nie widzę, nie ma. Nie przeszkadzam. Po prostu dzisiaj mogę jako zwykły obywatel to ocenić i oceniam to bardzo krytycznie.
Czyli mamy rozumieć, że telefony zamilkły, nikt teraz nie dzwonił? Może z tej grupy, która właśnie panu sprzyjała, z zapytaniem Adama, może spróbujemy jeszcze raz? Może nadejdzie taki czas, przecież nic nie wydarzyło się jeszcze na zawsze. No. Droga, ale na razie pani nie, redaktor, nie. Mam 43 lata i naprawdę dobre doświadczenie polityczne, jak ja to zawsze ujmuję, byłem z drugiej strony lustra, wiem jak to działa, jak tą kiełbasę się robi, zanim wyjdą naprawdę dobre wyroby. No cóż, no na razie jeszcze nic mnie nie pociągnęło, obserwuję, mam wiedzę, dowiaduję się, nic się nie zmieniło, to znaczy polityką interesowałem się całe życie. I nie przestałem, to znaczy przestałem robić to zawodowo, za uposażenie poselskie, aczkolwiek no, we krwi dobro kraju mam cały czas i bardzo bym sobie życzył, żeby co najmniej mądrzejsi ludzie ode mnie rządzili moją ojczyzną. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po piosence. Adam Kępiński z nami wciąż w studiu, przedsiębiorca, były polityk, przypominamy SLD i ruch Palikota. No i trochę w tej przeszłości jeszcze jesteśmy. Skończyliśmy na tych wyborach na fotel szefa SLD w 2016 roku, ale jeszcze cofnijmy się troszkę, bo to zdjęcie, o którym dzisiaj przypominaliśmy, pojawiło się po innej, bardzo kontrowersyjnej tym razem pana aktywności, czyli w wizycie na Krymie. Pojechał pan tam w czasie referendum, no i no nie wyczytałam ciepłych słów na temat tej pana inicjatywy. Później pan się tłumaczył, że nie reprezentował pan tam partii, był pan na własną rękę samodzielnie, no ale trochę krwi pan napsuł tym wyjazdem wielu. Dziś nie żałuje pan tego wyjazdu? Pani redaktor, nie bardzo mnie wielu interesuje. Ja pojechałem zobaczyć ja jako Adam Kępiński, zresztą tak to było przegłosowane na klubie SLD. I ja znam prawdę o tym, w jaki sposób, w jakiej atmosferze anektowano Krym, więc jeżeli pani mnie zapyta, jak to wyglądało, to mogę przypomnieć, a to, czy komuś się to podobało mniej lub bardziej, jest to akurat dla mnie mało znaczące. Znaczy mówiono, że legitymizuje pan tym samym, samą obecnością tam coś, co no, sama, czego nie sama da się pani wytłumaczyć. Retoryka wskazuje na to, że mówiono. Ktoś, kto miał w tym interes polityczny, krytykował, po prostu mógł. Zniosłem to w jakiś sposób godnie i ani nie mam zamiaru się tego wstydzić, ani wypierać. Po prostu byłem, widziałem i wiem, jak to wyglądało. A co to miało na celu, gdybyśmy mieli wytłumaczyć? Niech pani sobie wyobrazi, że no był to moment zwrotny w historii akurat i Ukrainy, i Rosji. Nie był trzeba to, sobie wyobrażać, to do dzisiaj dobrze dokładnie, czujemy. Więc to jest takie samo pytanie, jak inni politycy, po co pojechali na Majdan? No, też no, mi się pan, wydawało, że, że no jednak widzą tych, rzecz historyczną. Jednak tak? Kontekst w obu przypadkach jest trochę inny i ta pana obecność była dużo bardziej kontrowersyjna niż obecność innych polityków na Majdanie. Czemu ona miała służyć? To jest proste tylko pytanie, gdy pan przypomniał swoją motywację ówczesną. Proszę pani, ja po prostu pojechałem, ja jako Adam Kępiński, pojechałem zobaczyć, w jaki sposób to wyglądało i mam o tym prawdziwe zdanie, które jako świadek naoczny je po prostu ma, tak? Wszystko inne dookoła, co czytam, to wiem, jakie czytam bzdury z różnych stron świata. Jeżeli wiedza jest niewystarczającym powodem, no trudno, no ja po prostu lubię wiedzieć. To nie chodzi o to, co mi wystarcza. Pytam dla naszych słuchaczy, przypominając no i wydarzenie. Słuchacze znają mnie bardzo dobrze, więc wiedzą ci, którzy znają mnie osobiście, wiedzą, że... A ma pan głębokie przekonanie, że perspektywa no, takiego pojedynczego obserwatora, no, w takim dużym zdarzeniu, jakim było właśnie to, ta aneksja Krymu, daje panu naprawdę ogólną, prawdziwą wiedzę na temat tego, co się zdarzyło? No tak mówię, pytam o taką pokorę właśnie pojedynczego obserwatora. Gdziekolwiek nie będziemy, no to jesteśmy jednostką, która patrzy na coś naprawdę dużego, jak sam pan powiedział, moment zwrotny w historii. Myli się pani podwójnie. Po pierwsze, jestem tym obserwatorem, którego pani zna, a tam była cała delegacja, w tym inny poseł także, zresztą prawicowy, kolega Patryka Jakiego. To po pierwsze. Po drugie,
No cóż, no po prostu zawsze lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. To jest moja dewizja. Ale tutaj nie o to niejako pytam. Pytam tylko, czy ma pan tę świadomość, że z perspektywy jednostki no nie widać wszystkiego, a przed chwilką mówił pan, że dzięki temu ma pan ogląd całości i wie pan, że wszyscy inni się mylą, a pan wie. Nie, to tak nie powiedziałem, proszę. Proszę przesłuchać sobie. Przesłucham. Proszę przesłuchać sobie naszą audycję. Powiedziałem, że wiem więcej, a to, co widziałem, wiem na pewno. Czy to jest wszystko? Tego Adam Kępiński nie powiedział. A co pan widział? No teraz mnie pani pyta, już jak nawet nie wiem, kiedy dokładnie się odbyły te wybory. No, widziałem po prostu, że mieszkańcy Krymu zagłosowali w wyniku, który podano w świat, w takiej części, jakiej podano, czyli no, chcieli być Rosjanami. Był pan wtedy w lokalach wyborczych, tak, które, tam, referendalnych? Tak, które mają przeźroczyste urny. W ilu lokalach? Nie pamiętam, w dwóch czy trzech. No to mamy wiedzę z dwóch, trzech lokali i z rozmów ewentualnie z kilkoma mieszkańcami Krymu, jak rozumiem. Wie pani, i tak zrobiłem więcej niż wszyscy ci, którzy później pisali o tym w gazetach. Do rozmowy z gościem wracamy. To może ja coś zapytam. Zdecydowanie tak. A w niej ostatnia odsłona spotkania z Adamem Kępińskim, byłym politykiem polskiego parlamentu, dziś przedsiębiorcą i no i mieszkającym w Szwecji przedsiębiorcą. Nie możemy nie zapytać, cóż tam w Szwecji słychać? Tu nie będziemy tak. Świeżo po wyborach właśnie, no i ruchy antyimigranckie na trzecim miejscu. To prawda, demokratyczna Szwecja, to ugrupowanie o korzeniach nacjonalistycznych, z tego co pamiętam, zdobyła prawie 17%. Mocny wynik. Więc oczywiście zaznaczyła się na scenie politycznej, chociaż prognozy były około 20%, więc nawet nie są, znaczy... Jest to umiarkowane zwycięstwo w ich mniemaniu. No ale 17% nie da się, tak, nie da się pominąć. Duży wzrost. O tyle jest to istotna sytuacja, że no, dwie główne siły polityczne, czyli socjaldemokracja i liberałowie z centroprawicą, nie są w stanie jako duże partie stworzyć samodzielnej większości parlamentarnej. Więc no, trwają już dzisiaj po raz kolejny, któryś tam dzień, próby stworzenia większości. Ktoś musi się z kimś dogadać. Tak? I wszyscy jakby solidarnie twierdzą, że nie zrobią tego właśnie z demokratyczną Szwecją, o której właśnie wspominaliśmy. Jakie nastroje w ogóle wśród Szwedów, wśród pana kolegów, tam mieszkańców tam? No te wybory rzeczywiście... Trzeba wspomnieć, że frekwencja tych wyborów to 85%. Znaczy niewyobrażalna w naszej, jak dotąd w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Więc no, budzą emocje, dlatego że wszyscy chcieli zagłosować. Wynik jest tak sklinczowany, zrównoważony, tak można powiedzieć. Czuć tę polaryzację aczkolwiek, wśród ludzi? No zdecydowanie tak. Znaczy czuć dlatego, że po prostu ten sztandarowy postulat antyimigrancki wyszedł na pierwszy plan. Tak samo jak widać gołym okiem po prostu mnóstwo ludzi z całego świata, którzy dzisiaj są azylantami w Szwecji. No więc tak jak i krajobraz się narysował nowy, tak samo za tym zdążyła polityka i nie wszyscy mają takie same emocje. No, do tego służy polityka i do tego służą wybory. I Szwedzi to doskonale rozumieją. Pan wyjechał stosunkowo no, niedawno, no bo to są zaledwie 2 lata, więc no, poznaje pan ten kraj, można tak powiedzieć, ale czy spotkał się pan z jakimiś zarzutami właśnie no, jako taki imigrant? Ale gospodarczy, no bo to jest tylko praca zarobkowa. Zapewniał nas pan, dodajmy między wejściami, że to jest tylko na chwilę. Wie pani, no, ekipy nawet budowlane mają często różni ludzie z różnych zakątków świata. Tak jak powiedziałem, właściwie kluczem do wszystkiego jest angielski, bo są ludzie i ze wschodnich rubieży tutaj Europy, są w ogóle z Afryki, z Azji, są z Ameryki, nawet z Boliwii na przykład. Ostatnio tam poznałem ludzi. No buduje cały świat, tak można powiedzieć. Szwecja jest inwestorem w ten sposób, a w pracy no, jest bardzo wysoka kultura pracy. No, nie ma w ogóle nawet
szans pomyśleć o tym, o jakiejkolwiek dyskryminacji z racji religii, kultury, koloru skóry, tudzież innych, prawda, odmienności. Więc nigdy w ten sposób. Chodzi o właściwie taki komfort życia w tym społeczeństwie teraz, które wniosło zupełnie inne wartości. I niespodziewanie, chyba to mogę powiedzieć tak najbardziej miękko, no Szwedzi, którzy liczyli na głęboką integrację azylantów, no się przeliczyli. Znaczy, samym azylantom wiedzie się nieźle, aczkolwiek nie za bardzo są, chcą według planów politycznych no, zmieszać się z tym społeczeństwem. Po polsku nazywałoby się to chyba getta. W samym Sztokholmie, w którym żyłem ponad rok czasu, no są stricte dzielnice, gdzie są po prostu afrykańskie, arabskie w ten sposób, więc no, trudno powiedzieć, żeby no, wszystkim się to podobało. Stąd te wyniki wyborów. No, stąd te wyniki. Jest to zupełnie, myślę, że dla naszej kultury niezrozumiałe zjawisko. Ja doskonale wiem, że tego typu postulaty, jeżeli są głoszone w Polsce, to robią je chyba ludzie, którzy nie rozumieją świata. A ja, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby rządzili naszym krajem mądrzejsi ode mnie. Skoro ja to wiem, to naprawdę warto się dowiedzieć, jak działają otwarte drzwi i jak działa multikulti. Ma to różne odcienie. To jeśli przyjdzie taki moment, że Adam Kępiński będzie wracał do polskiej polityki, no to, jak rozumiem, wniesie właśnie to doświadczenie życia w tym wielokulturowym społeczeństwie. A dzisiaj już dziękujemy za rozmowę. Przypominam, przedsiębiorca, były polityk, a w przyszłości kto wie. Adam Kępiński był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Loża radiowa.